Postanowiłem go zresetować tak na szybko. Teraz zrobiłem troszeczkę pauzę i mam nadzieję, że już nie będzie nam się obserwer tutaj przycinał. No ale co, 13-19, wracając do naszej rozgrywki, prawie 50 minut. No i właśnie teraz ten biedny Gnar, czy on przeżyje? Odbija się, no ale to chyba nic nie da. Jest tutaj Redemption, jeszcze zagrane, no ale nie wiem. No, w ostatniej chwili Demacia, jeszcze trzecie ulti, ależ oni go tutaj zmasakrowali. Matko Boska, ja bym tyle ultimate'ów nie chciał dostać, co dostał właśnie tutaj Maxus. Trzy ultimate'y aż do niego podleciały. To jest straszliwa masakra. No i teraz będzie oblężenie drugiej tej wieży na dole. Wieża nie miała generalnie nic do powiedzenia. Tak samo jak widzimy, że nic do powiedzenia mogą za chwilę nie mieć gracze drużyny Golemów. Minuta, 5 sekund do smoka. Gdzieś tam Aro poleciał, gdzieś tutaj fruwają, biegają ci żołnierze od Azira. Próbują odstraszyć przeciwników, zadając już naprawdę potężne obrażenia. Do tego wzmocnione Baron buffem miniony również próbują coś tutaj zdziałać. No ale pytanie, czy uda się powstrzymać ten push do momentu przyjścia Maxusa. Maxus jeszcze 10 sekund. Odpychają gracze. O, tam Dark Binding był trafiony w Pyruna, ale widzimy, że stanowczo za daleko na to, aby próbować zainicjować walkę. Wizja niszczona. 25 sekund. Za chwilę będzie kolejny smok. Dark Binding, oj, Chain of Corruption nie trafione, no i teraz trzeba tutaj wracać, bo w natarciu za chwilę będą gracze drużyny Golemów, chociaż widzimy, że Grom osamotniony na górze, na górnej części, przepraszam, tegoż Red Buffa próbował zajść swoich przeciwników, no ale właśnie, no, czy rozdzielenie się coś pomoże? No, 5 na 5. Kto zainicjuje? Gdzieś tam poleciała kulka od Oriany, żeby przygotować do Shockwave'a, ale czy uda się tutaj coś zrobić? Jest Dark Binding trafiony, ale to nic nie zmienia, bo tutaj Maokai jest naprawdę bardzo wytrzymały. Po raz kolejny gdzieś tutaj ta kulka Oriany fruwa, czeka na odpowiedni moment nadal, żeby odpalić Shockwave'a, ale na razie się nic nie dzieje. Day Knight, on chyba pójdzie pusznąć, on chyba pójdzie pusznąć. Ciekawa sytuacja, no i teraz czy uda się powstrzymać przeciwników przed puszem Day Knighta, albo to Day Knight wyprowadzi w pole swoich rywali i end tego ostatecznego Drake'a znowu wezmą gracze Golemów. Zobaczcie, jak świetnie taktycznie zostało to rozwiązane. Day Knight wyciągnął prawie całą drużynę przeciwną, żeby tegoż Dragona jego teammate'ci zabrali. Co prawda tam była krytyczna sytuacja oczywiście na środku z tego względu, że super miniony już tam pukały do tych wież, już próbowały tam się dobrać do nich, zniszczyć troszeczkę. No i odpuścili sobie gracze Koziołków kolejnego mocnego Drake'a, chociaż teraz Varus, on jest w niebezpieczeństwie, on jest martwy, to jest koniec i to jest chyba właśnie ten moment, na który czekali gracze drużyny Golemów, który powinni w tym momencie wykorzystać, powinni tą przewagę już właśnie za chwilę pokazać. Gnar, on chyba ten dół będzie próbował pusznąć, chociaż widzimy, że jak na razie wraca się, czeka chyba na możliwość odpalenia teleportu, ale widzimy, że gracze, jego koledzy mówią: nie, spokojnie, stary, puszuj, my tu jesteśmy w czterech, ich jest w sumie czterech, także mamy przewagę liczebną i możemy coś tutaj zdziałać, chociaż jest Oriana, także jest 3 na 4 na topie, ale cały czas mimo wszystko te miniony są bardzo szybko i skutecznie odpuszowywane. Jeszcze 25 sekund do Varusa. Czy się uda obronić tąże wieżę? Raczej chyba się na to nie zapowiada, bo tutaj już wieża traci praktycznie całe HP. Jest Jarvan wyłapany! On chyba zginie! On chyba będzie miał odpalonego Guardiana. Ach, mało tam brakowało dosłownie
kilkanaście chyba HP brakowało do tego, żeby został odpalony ten Guardian. Zostaje Peron złapany, ale jest od razu użyty Scimitar. Gdzieś tutaj ulti leci, no i teraz świetne zagranie. Jest Shockwave, jest Redemption, za chwilę Peron wstanie. No ale czy to będzie ta okazja do tego, żeby bardzo tutaj dobrze pozamiatać? Zobaczmy, Morgana zabija w tym momencie Maokai'a. Peron zupełnie nieatakowany. Gdzieś tam jeszcze odpycha tegoż Urgota, no ale sytuacja robi się beznadziejna dla golemów i to jest chyba GG, panie i panowie. Walka ostateczna nam się chyba tutaj rozegrała. 66 sekund na respawn. To jest stanowczo za długo, to jest stanowczo za długo, tak jak jeszcze raz powtarzę, na to, aby próbować obronić swoją bazę. No i dzięki tej akcji, dzięki po raz kolejny MT-owi, tak naprawdę jego genialnemu Shockwave'owi, gdzie Peron wszedł po prostu na tą kulkę, no spowodowało to, że golemy zostali wymazani z Summoner's Rift'a i przegrywają ostatecznie 2-1 z koziołkami. Świetna gra.